wieczór wielkanocny na spotkaniu z Teatrem Amatorskim w Mrikowie. Już po ósmy raz z kolei nasze kółko teatralne spotyka się z Wami, wiernymi widzami, na wieczorku, by Was pobawić i roześmiać sztuką naszych śląskich pisarzy. A jak sięgasz między wruny, musisz krakać tak jak uny. To jest nazwa dzisiejszego spektaklu Wilhelma Przeczka. Rola ta, która dziś w Mrikowie ma swoją premierę, miała różne losy. Bo napisana w latach 80. była przez tamniejszy układ polityczny cenzurowana, zupełnie zniknęła i musiała być na nowo, choć w trochę innym, pozmienionym kształcie odnowiona. Jest to trzecia, wolno nawiązująca część tryptyku autora Wilhelma Przeczka. Poprzednie sztuki to Lufczorze i Strapatoły z Kula, które odniosły u Was duży sukces. Dziś nawiążemy znów na losy rodzin Walarusów z Karwinej, Łupińskich ze Sałajki, rzeźbiarza Kabuloka, listonoszki Marylki, Ludzki Branowej, no i oczywiście Strapatej Łyskuli, obecnie pracownicy erotycznej. Sztuka A jak siedniesz między wruny jest przedstawiona w trzech aktach. Że była napisane na nasze kółko teatralne świadczy osłona pierwsza, która przebiega na walnym zebraniu w miejscowym kole PZK tutaj w Mrikowie i w pracowni rzeźbiarza Brunka Kabuloka. Autor wprawił do spektaklu też dwie postacie nierealne, nadzwyczajne. Pajaca Rymuszka i Czerta Borutę, którzy dokreślają i stwarzają ten cały hałdamasz. Szanowni zebrani. Zróbmy se zebrani. Musimy mówić bez pośpiechu. Nie uciekniesz swemu echu? No, ktoż przeszkadza mi? A przecież! Pejo, prezesie! No, co to za dziwolung? Na pstro ubrany? Czy my po spowu tutaj dzisiaj gadamy? Jerymusie, będzie śpiewani? No, czemu by my nie mogli nasze zebranie PZK-owski walne nie zacząć śpiewać? Dlaczego nie? To jest straszne! To jest luza! Pierwszy raj już śpi zuza! Więc witamy panią. Pani duża się przespała? Wjechała od Gurmana, z czeskiego Cieszyna. Luzie po kliku, przywieźli ją w taksiku. To będzie wszystko w tym naszym śpiewaniu. Witajcie widzowie w naszym Mrikowie. Pięknie was witamy, widzom się kłaniamy, zaśpiewamy sobie. Ktoś i tam fałszuje, nie śpiewa czysto. Tak wie od nowa pieśniczkę na czysto. Tak jeszcze raz. Prezes już Nowecki to dyrygowanie. Nasze przedstawienie dzisiaj tu na sali było już na scenie, grano go w terenie, wszyscy oglądali. Było już na scenie, grano go w terenie, wszyscy oglądali. Byli tu Lufczorze i była Łyskula. Niech słownik domoże, jeśli to pomoże, będziemy się rozczulać. Niech słownik domoże, jeśli to pomoże, będziemy się rozczulać. Nie, nie, nie. Proszę się nie rozczulać. Musimy poważnie przychodzić do naszych zadań społecznych. Szanowni Państwo! Prezes woło do roboty i do zadań wzywo. Jak delegat ze wspólnoty, albo coś więcej przyszedł z tej koegzystencji. Ważeni, dowolte. No my nie są jeszcze uważuni. Abyś dobrze wiedział, ty zima też jeszcze u nas ani ważony, ani pieczony. Tak to była rana. Fisieł i pan w rana. Pozwólcie mu przemówić.
Przecież mamy demokrację, nie? To je ale chromska praca. Nie, zacznijmy tej sztuki od lepszego końca. Jedno do nas rana, bo do się wrana. Ale przez ten chłopie, ktoka ci się boisz ptoka? Nie, 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 moi drodzy. Tym sposobem do niczego nie dojdziemy. A czy my kajdziemy? No jasne, przyszliśmy do Milikowa na przedstawienie, nie? Tak, to jest racja. A ta sztuka się nazywa... A ja siedzisz! Między wruny musisz krokać jako łuny. Jestem rad, że jestem nieprzyjał, mistrze. A ja, gdybym ja był taki mistrz. No Brunek, z ciebie już tam nigdy nie będzie żaden mister uniwersum. Jo. Tak jestem słyszał, że se zdebnie jakieś kole organizuje takowa soutěž. No widz ja, Bystrzycy. Nie, drzistej, nie w Bystrzycy, ale w Czyńcu. Da, masz prawdę. To Bystrzycy mieszko ten dyrektor, który organizuje te konkursy na mistera uniwersu. Jak sobie mówię, prosim? Chciałbyś z nim udzielać rozmowę pro nasze nowiny. Nie, to też taki ptoszek jak wy. Panie Wrana, jemy nieco mniejszy. Jemu wróbę. No, powiedz raczej panu redaktorowi, czym to jeżeś ty już przestał dłubać te swoje świątki? No, oprawdu mnie to zajima, panie Kawulo. No, bo z tego dłubania nie było żadnego krzewku. A pani Kawulokowa, co je to ten ksier? Uja, tak to je to, kole czego się dzisiaj cały ten świat kręci. Pieniądze, frachy, forsa, kasa, po naszemu mamona. No. Brunek przestał już być artystą ludowym, a stał się takim malutkim kapitalistą. Co mu to wykłorosz? No, ale ja to mu rozumiem. No Borek, każdy ty mu rozumie. Przy dzisiejszej drodze nie szedł musika się oglądać za Grejcarem. No, a co na to wasze umielecka dusie, panie Kawulo? Jako dusza, odwieszelo, kajsi się straciła. Kajzie duszo. Kawuloczka ze mną rusza. Byście była przecież doruczywatelka, nie? O jako tam doruczywatelka. Cały żywot żech robiła na poczcie, a była listonoszką. Nie to doruczywatelka. Kiedyś i że wszystko wiedziała, a była lepsze informowana jak cała gmina. No a zmieniła się je co zmieniło. Zmieniło, oj zmieniło. No nie ma rzechu stryczkula, ale jeżech kawuloczka. Więcej też mu mnie wielką. Tak mnie teraz Brunek zrobił menedżerką. Muszę po dziedzinie sprzedawać te jego figurki, które są do siebie podobne jak kropla do krople. To udziale. Skoro pasowa wyroba, panie Kawuloczku, to na nie to prawe lidowe umieni. A robię to, co se ludziom podoba. To jest tako, jakby to tak powiedział, tako klauzowsko, niewidzialno, rynkary. No, nie, zabił ten cały internet. No dziś se młodzi już do siebie nie piszą listów, gdy posyłają jakieś ty maile. Albo dzwonią tymi telefonami, które im skoro przyrosły do ucha. Co to jest za ekstrowami? Pójdźcie se pomówić z nami. Brunek, to był kiejsi majster. Pisał wiersze, weź piosunki, teraz ten nic zjewate. To są końca początki. No skąd spadło czufiradło? Takiego my tu nie chcemy. Jakby Brunka co popadło, to też by dziek lecił rymy. No widzicie, jak wam to de, pani Gabrielu. Dopiero na to je Bruna nie wypadła spod ogona. Panie, ale mi z tego jak się smutnało. Dej tu raczej ferneta niż zaczniesz trzepać o tych internetach. Oprawdy, na tomto świecie no, jest nad wszechno w internecie. Widzicie? Te rymy są snad nakaźliwe. Ja, to jest jako chrzypka. Nie mówi się chrzypka, a grypa, a co po naszemu? No
Ta grypa to jest przeca po polsku, nie? Brawo, są u nas takie słowa, które po czesku znaczą co innego, a po polsku też coś innego. No iście, no trzeba laska. Ja, laska. Ta też u nas kiedyś była, prawda? Takie gotki są jak plotki. No a jak wam to te z tym widowym umieją? Jej, z kopca, panie Wrana, z kopca! Nie, przyjście do Roma, przeca se zarobi coś na tym struganiu. To se myśli u nas. Matek, zlatą mamą. A ja on tu przyszedł robić srandę, abyście się wszyscy uśmiechali. Wszystko idzie lepiej w grandzie, śmijcie się wielcy i mali. Ty, a z czego się tak mówi śmiać? No, z tych potworków, co tu masz. Pamiętasz, Marylko, jak ci pisało kiedyś piękne wierszyki? A co ma teraz tego wierszyka? Jest drugiej raczej dusze spatyka. Ja. Cały ten świat się jakoś nie zmieni. Ale proś ma te w oczy ty smutne ściny. Chcesz do mnie tu beczyna mi czekał? Ale byś ty takie posmutnia. Ty uciekaj z teraz. Pój, Marylko, tu się do mnie nie chce. Przypomnijmy ty stare, dobre czasy. Ty to nazywasz wspominaniem? Serca dobrze, że się stanie z tobą chodzi. Co ty robisz? To jest o co? Palę w starym piecu, panie Kaburuk. Widzisz, stary? To tobie już znają, a i w piekle. Nie musicie się ze mnie zaś tak bądź. Panie diable, a kalwy mieszkocie? No je gans nieszkodliwy diobołek. Nie tym kwozną kafedersz. Maria, on ci bez tak przyszedł porachować ty twoi grzechy. Jakie grzechy? No, możemy jakieś grzeszki by się naszły. Aha, grzeszki! Toż ty mu posłali takiego małego dziercika, co? Tak było, tak było. Teraz jak je tu. Ja słyszę, że umiecie aj po naszemu diabliczku. Chodził żech na piekielne kursy. I muszę wam powiedzieć, że ta wasza rzecz jest też piekielnie ciężko. Koniec. Musimy zawołać prezesa, bo se jeszcze pomyśli Maryla, że my se na stare roki dali ku satanistów. Prezes je tam na sali. Panie prezesie, czy wy też widzicie diabła? Ale diabli wiedzą, czy to jest wobec diabeł. No ale szanowni zebrani, mieliśmy tu mieć zebrani, a tu nagle pojawił się diabeł, El Boruta. No jeszcze szczęści, że się nie pojawił przed rokiem 89, bo by nam to całe nasze koło rozwiązali. No ja teraz jeszcze mi przypomniał, skąd to je. Pochodzę ze zaczarowanego koła. No a wy tam w tym piekle macie też taką podobną organizację strukturalną, tak jak my? To my. No my, członkowie PZKO. Nie wiem, jak to jest w piekle, bo ja jestem ze sztuki. To po prostu postać ze sztuki zaczarowane koło. No ty, krow w zaczarowanym kole. Pamiętam. Ale no dziwne, bo ja tego nie pamiętam. No bory, każdy prezes pamięta najlepiej tą swoją kadencję prezesury. Niedobno, że się wam obudził w czeskim Czeszynie, u Kuliszorzy w teatrze. Zrobna jak się znowa z tym dyrektorem, no jak mu się teraz nazywa, zaś Karol Suszka. To się mi wróciła pamięć i przyleciał jak do was, do Milikowa. Prawda, trochę żech pobłądził, bo jak się stawił tam, ale jeszcze do gospody żech wrócił. To ale tam i hned powiedzieli, że przestawienie prawie jest u was. Tak was tu pięknie witamy. Widzicie ją tu moją babę? A i z szatanem dobrze wychodzi. A i oby. I otóż to u niej jak piąte koło uwozu. No znowu koło. Jeszcze mi tu zaczniecie śpiewać koło, mnie to i bebo przedstawił. Ale jak wiecie, my tu dzisiaj przyszli grać ganz inną sztukę. No i na scenie też piło my te babę, co ma perukę. A znów ją dobrze. Była tady iż minule. Zawołajcie tu łyskule. Cóż cię też to chytło, tato? Niech tu przyjdzie ta strzapa tu.
I tak se to wszystko miele, tak je ten świat pokręcony. Aby skula w swoim ciele erotyczne mogą buny. Ni prawica, ni lewica, erotyczna pracownica. Pecki mówi, że Giesłuk. To jest chyba ladacznica. Je to wszystkie znana ludka. Zuza Łysek, pro. Moje rzemiosło je jedno z najstarszych na świecie. Tym tu chyba wszyscy wiecie. To je ostuda dla nas wszystkich. Ale wie co, Mańka, mów teraz za siebie, dobre? Drodze, ty to tak chcesz. Ale być to je przecajny sranda, mi? Nie, już tego głowa brni. A co to za słowo brni? Pomena. Nie ma żadnej poradni językowej. To miało być zebranie miejscowego koła. Jak możecie mu tak mówić? On to im objaśnili. Ja mu to objaśnił się. Panie Brana, brni, to znaczy brni. Po naszemu to je trzeszczy. Do to nam je tu fortrzeszczy? Jeśli ci już co trzeszczy, tak to będzie albo łyżko, albo kanapa. Kanapy statne. Czekajcie się na niego. Haltuj się ty, moja Brano. Coś mi mówił. Wiesiorano, już krową, obiecową, o wieselu wiersze spodą, a teraz zuza. No, parcie. Promiń mi, Lucino, promiń. Nie palcem co obrzeć. Joja, Lucyna, z twardym i jasne. Krasne. Twoje krasne. Proszę, proszę się uspokoić, bo tu już nie wiadomo, o co chodzi. To ja wam powiem, że my tam w tej Karwinej też mamy dość takie dziwne zebrania, ja? Ale taki show, jako tu u was, no to co my tam jeszcze nie mieli? Nie wtrudzę się, to nie ma powiedzenia. No patrzcie, jeszcze się będzie do swojego ojca opierać. Dość. A co dość, mamo? No dość, żeś już narobiała ostudy z tym rozwody. A i to drugi wiesiel nie ma nic moc ekstra. No tak, ale tego wiesiela jeszcze nie było. Tuż a co chcesz przez to powiedzieć? Że se nie weźmiesz tego w rany? Tuż nie strasz nas, ziołko! Bo dostaniesz za ucho! Cicho, cicho! Mieliśmy się tu dzisiaj zastanowić nad tym i uzgodnić, czy nasze koło PZK-owskie będzie w tym roku wystawiać jakąś sztukę teatralną. I więc co? Zagramy? Zagramy! Zagramy! A więc plan jest uchwalony. No a co zagramy? A ja siedziesz między wróny. Znaczy to nie tyka mnie. Nie ma sensu mieszać się w tamtej sprawy. To jak do Hanka, ale ty jako nauczycielka byś miała wiedzieć, że dziecek w naszych szkołach ubywa. Jasne, że wiem, ale nie wiem, jak temu zaradzić. No, to już próbowali zrobić insi panowie. Ha, i pokłócili się tak, jak tu na tym zebraniu. Wszyscy gadają jak najęci, a nic z tego nie wychodzi. Jojo, jeść takowe porzekadło? Gdyż niekto chce rzici, że niečoho je málo, ale opravdu málo, říká, je vás tady jako děti v polské škole. Vy si do tego nie strkejte, panie. Vy si do tego není nic mluvit. Ale proč? Já, když si vezmu Lucinu a budeme mít spolu děti, tak je pošleme do polské školy. No tak to chcem vidieť. Vy mi nevěříte? Čemu byste to robili? No, dětská se zdarma za statní peníze naučí dalšímu jazyku, ne? Tak zaš jsou v tém ty peníze. No, dneska se dá zpeněžit skoro všecko, ne? Já mluvím, že peníze ležou na cestě, ale třeba vědět, jako jich chodíš. Nie, zostawmy pieniądze. Pani Kawulok, ja do pana w zupełnie innej sprawie słyszałam, że był u pana poeta. Jeszcze wtedy, kiedy miał tu pan napis, tu się żyje bez starości. I zostawił panu taki wiersz, taki poemat. Ja. Dobrze o tym wiem. Kaj się, że chcę go schować.
Je to piękne, strasznie piękne. Je to o nas, kteří tu žijeme, o naší přírodě, o našich gruniach. Jo, jo, taky jsem o tom slyšel. Rád bych si přečet tu poem. A pokud to půjde, rád ji přeložím do češtiny. Za rozko pohledu. Měl by být schovaný kajší mezi těmi... Mezi těmi špiontkami. Ale to třeba umět pořádně přečítat. No ne, ne přečítat, to třeba umět zarecitovat. Přepíšou, že chce ho kedyš na taký papír. Vyglubí na jakýši cirograf. No a taká recitácia, to by mohla byť považaná za program artistický našeho zebrania. Čorin prezes, je za pre svojí notury prezesa. Žonek, nie filozofy už tela, a dej radši Hanze ty vieš. Vše robí, Mariuko. No a co, kdyby my se tak všetci ešte předtým tak spolne s vízami zašpívali? Hanka zapomniała języka, no to już nie jest dziwne. No wiesz co, wcale go nie zapomniałam, tylko chcę zaproponować wspólne śpiewanie. Ja, ja mam najraczej jawor. A Tycki mówi, że masz najraczej mnie. No bo, nie wiem, Króleczku, mam najraczej jawor. A jaki jawor? No ten, co szumi. No tak teraz se zaśpiewamy wszyscy. No a pan prezes będzie dyrygował. No, jeśli mnie o to pani nauczycielka poprosi i widownia się dołączy, to dlaczego nie? Co śpiewamy, jawor? 3, 4. O szumi i szumi osika, nigdy nie zaginie. To se aj zaklaskoče. Byla to přepěkná zpráva. No i teraz velký bravo! Hoš už se na ludečkově. Nechce se ještě jakší prava do Hanky, kterou vám teda zarecituje ten obecany věř. Na gruniach spotkałam konia ze skrzydłami. Grudki ziemi przyklejone, grudki ziemi za paznokciem. Przejdzie burza nad zagonem, ziemię zrosisz własnym potem. Koliba, koliba, kamień rośnie w skibach. Barany, barany, posialiśmy kamyk. Widzisz, Brunek, miążeś zostać przy tych swoich świątkach. Co je piękne, to je też aj prawdziwe. Maryko, być teraz cicho, posłuchaj mnie raczej, Hanki. Śpiew się już pamięć zagubił i zatarł. Muzykę obudzi wierzbowa fujarka. Śpiewa drzewo, śpiewa kamień, Beskid się zamienił w granie. Owiec w żółtej koszuli, owiec na poletkach. Konie w gronie zapatrzone, pies kopca zaszczekał. Koliba, koliba, kozubową widać. A teraz to było jak w pierwszej klasie. Powiedz mi wierszyk, mały mamlasie. Mám, jo, že tuto bazeň přeložím a přečtu ji na své svatbě. Na naše věšelu? No tož, vedě to nakonec věšelí repete, tak tam můžeme čítat i věrše. Nikdy, musíme to jakška podělit mezi Karvine a Lomnu, moji zloči. No na to, teď to je jasné. Pierwszo gościna B u nich tam w tej Karwine, a drugo potem mu nazwamy. Nie... No dobre, dobre. Przyweknijcie teraz wszyscy, że to połączycie ze smażeniem jajecznicy. Ale my wszyscy o tym dobrze wiemy, że będzie dość tej bajeczyny.
No, Marylko, zbieraj myszek. Bo trzeba jechać o tych fraczkoszy. No, odjedź to, nie ma na koniec świata. Na gościnie poświntuszyć, a jak Frana co zapłaci? Podziwam się mu do gaci. Odsłona druga przedstawia pierwszy dzień wiesiela w Karwinie, urodziny Walarusu. Marylko, fakt, żeś widziała w sobotę łyskule? Na własne oczy. To co jest najgorsze, że z tego pociągu wysiadała w Karwinej. Na listo przyjdzie do nas. Mogę se z tobą założyć. Że przyjdzie, no to przecież nie wyciepimy, nie? Podziwajcie się na niego. No ja, chłopi mają radzi taki latawice. I on nam swojego Marylko. Je kompletnie nie szkodzi. Znacie gańba, babo! Wszystko cię z tym bardzo nie. Mamy ważniejsze wiecy do załatwienia. A toż nie róbcie mi z chałupy cyrkusu, dobre? No. No tak mi, powiedzcie, jak to będzie z tą gościną. No, Lucyna i Pepa są zaś swoje. Dziwię się, Lucynie, że się jej chciało tego drugiego wiecznego. No wiesz co, lepsze dwa razy niż nic. No se myślę, że teraz im to będzie klapał. Myślę, że ten Wrana jest dość słuszny człowiek. Pochodzi skądś z Czech, ale ma ciekawe poglądy na spożycie na tym terenie. Na naszym terenie. No to jest to, co mnie może najwięcej rozpajeć. Jak się tu mówi? Nasz teren, nasz związek, nasze szkoły, nasze dzieci. No, jakobyś to inaczej powiedział. No, bez tych wszystkich chętnych przywłaszczania ze wszystkiego. Czy nie starczy powiedzieć teren? Być wszyscy wiemy, że nie idzie o jak się liczy. Nie chcę tego politykowania. Pytajmy się raczej roboty. Mówił kto z Lucyną o tym, że będę mnie smażyć tą bajeczynę? No, moc się jej to nie podobało, ale na koniec się zgodziła na te smażone wajca. No, pokorzymy temu Wranie, że to jest u nas taka tradycja na święta, nie? Aby się jej ten Wrona nie obraził. Ale, no poczucie humoru, to że już po nim dawno widziała. No, zebrała ze sobą tysiące wajec od naszych kur złomnej. No, pochodź Marylko, bo my tu mamy jedne wykupne. No, ty ze szczęplem z konsumu. Domowe są domowe. Marcie, jaki przepiękny. Jędrys Maryna, to ja ale smoła. Co się mi to stało? No to mi ktoś w cugu musiał siedlić na te tosze. Tak, a je po wajeczynie. Jest to, teraz już masz taszce, Maryla. No to mi ktoś musiał w tym cuku na tę taszkę siedlić schwalnie. Oje, ale szkoda, ty! Tylko szkoda! Ja? Szkoda? Szkoda była w zeszłym miesiącu, jak ci ukradli sprzed chałupy tę naszą starą, dobrą Szkodę. No teraz se wspominam. Siedział wedle mnie taki jeden holec, na isto on mi musiał siedlić na tę taszkę, on mi musiał rozpuczyć te bajca. Wiesz co, Maryla, tyś umiała za to rozpuczyć ty jego. Co my teraz zrobimy? Co my teraz zrobimy? Co my teraz zrobimy, jako babie? Nic nie zrobimy. Nie bywaj, czyny i co? Świat się nie zastawi. No jak my im to obiecali? Czy co, musimy dodzierzeć słowa, nie? A teraz, babo, radź. Na łobry kejsy, a wal do konsumowalca.
Myślisz, że to będzie lepsze wyjście? No a widzisz jak inszy? No, moglibyśmy jeszcze zadzwonić Łupińskim, aż przybierą jaki to walce ze sobą. Ale masz ty rozum, babo. Tuż jeszcze se pomyślą, że my chcemy gościć jakimś jej podarunkiem, albo co? No na takie rzeczy tuż to, że je moc honorowy. Nie szłoby z tej mojej taszkowej miaczki zrobić jak pan Hajerko? I z koduszkami. No, zbierone skorupki i posrandzie. A jak coś się zostanie, to będzie Ajerkonia ostrzejszy. Co, so, babo, ja już raczej idę do konsumu popywać. To to tu jak się prozne szklonki? Ale za te szklonki tego wiela nie kupim. Daj mi jaki grosz. No, za grosz tego wiela nie kupisz. No to ja, ciekawo, co z tego wykwitnie. No Marylko, nie być tako ciekawo, gdzieś to przeca ty zawiniła. No nie rozpuczyła ty wajca na skło. No ale masz prawdę, miałak na tę taszkę dawać większy problem. Ten pomysł z wajeczną się mi od początku moc nie podobał. Mnie też nie. To ta młoducha z tym swoim chłopkiem się tak uwzięli. No, jako ta młoducha we psi cawce. No ta ludzka pranowa z pętą, jak się ci to lepszy posłucho. Żeby ten chłop tak wolił kupił te wajce? A bo już to są łupińscy. Tak się chtuje, jak na koniu. Swoje. Na co masz tą wielką taszkę? Otóż mówiliście coś o wajeczynie. Także przyniosłam coś do nowych wajec. Ale to podarli jest. Nie będzie rada jak stoi. Kto? Albo raczej co? Dobrze, wiesz Marylko. Cóż, ty przy domu. Miałeś takie wiecy mówiła na gościnie. Tak co, chcecie ty wajca czynić? Ja si przejdź. Bezpędy uwaja ci na udziale ze szpekem. Masz jeszcze coś i pycie, a nie prawda? Snadne proto, że sem lek. Wajecina. Tak co, kaj mu dać ty wajca. Do kuchyni, do kuchyni. A ten smycik yes! Ja bym to bez ciebie. Ale nasz sklep to jest wasz obchod. Chodzimy do piwnicy na piwo. Ale popijemy dziwo, wiesz, piwnicę piwo. No, jakby nie mieli ledniczki, toż też chłodził piwo w piwnicy. Lecz i to jakbyście wypili wszyscy najmniej po 5 piw. Toż tak co z tymi wajcami? No ty już będziesz najraczej wiedziała, najlepiej. I pewnie kto pomaga Michał te wejce? Ja to chcę i toż to też będzie. A nie myślisz Marylko, żeby ją miała haltować? No bo to jest baba odpowiedzialna. Odpowiedzialno, baba. No i słyszeliście to kiedy? To odpowiedzialna, to znamena z odpowiedna? No widzicie, jak nam rozumie. Pójdę mi niech zapomagać. Ja i panoczku, pomóż i sto, nie ma pomocy. Co to jest z tymi wajcami? No tuż prawie, co to jest z tymi wajcami? A wiele ich masz? Coś zwaj! Tego nie wiesz? 2,20! Na to zmieszamy z tymi zuszczynymi, dobre? A, już nie będzie to moc koszerne, ale co się dorobić, jak Maryla ty swoim w cuku rozbiła? Tyś na to nece te dzieła w kuchyni! No, mo prawda ty, bo iść taką wajeczynę my musimy smażyć przez w przyrodzie. Oczywiście. No, a w Karwinej chcesz wydać konsep czystej przyrody.
to już wyklinąć aż przyrodzeni, nie? Wiecie co, baby? Pójdziemy z tym na hołdę. Tam rosną brzuski, a i trowa. Ten mój walarus, to jest głowa. Będzie mi szkoda, kiedy zakopać. Tak, idziemy, idziemy, nie zdrżujemy, jo? Hofer, hofer. Weź go. Baby, wiecie, co jeszcze? Bajca, dalsze bajca ze szczyplami, kociołek, podziemiemy, słoninę, klip, nóż, warzywkę. Piwo je, jo? Piwo je. Cipiorek, szmietlo, pazitkę, czy spagocie? Idziemy. Ho, hej, ho. Co ja widzę? Poszli smażyć bajecznicę. Poszli wszyscy do przyrody. Kto miał ręce, kto miał nogi. Naszym czarcim obyczajem. Trzeba zjadać dużo kwiatów. Uczył się tego z bajek. Mówię diablik ze zaświatów. Wszystko tu jest jak się inne. Wszystko jest zaczarowane. Będziemy ich śledzić pilnie. Pomóż nimi czorci planek. Poznał, że ich jest to dobrze. Ty rodzinki przepikane. Teraz siedzą tam na hołdzie. Smażą jajecznicę fajnie. I ma ich tam jeszcze wiele. Przyjdzie do nich salmonella. Chłopcy, rzuj im dziobre wszystko, aż dostaną tą gipką. I się dziobą nie pistela, niech ich chytnie salmonella. Nie wiem, co się po tym stanie. Wszystkich chyci wielki insyt. Panie. Wielki spani? Cicho. Idzie jakąś pani. A tu żadnego. Kaj się wszyscy potracili. Sprawa jest zaczarowana. Zniknął z nimi ten twój brana. Mocie, jak się dziwne miny. Straciło się pół rodziny. Naprawdęście ich nie widzieli? Wszyscy z braną odlecieli. Odlecieli? Nie wiedzą o kłopotach, zaraz będą wszyscy lotać. Kaj się wszyscy podzieli. Ja istotnie, Maryla se to wszystko zapisuje do notesu. A jeszcze rano mi przypominała, abych na was dawał pozor, abyście nahorow nie siedli do niczego cugu. A o kiedy jechała Maryla do tej karwiny? W czas rano. A pozbierała ze sobą wszystkie wajca do taszki. Nie zostało no w chałupie nic. Ty, wiesz co, zaś mi tu nie grej ze siebie takiego boroka. To można ma teraz kurz, że nie lza przyjść przez dwór. Na gumie oczysz. No szejny staru, czy to było dobre? Ara, co ta mama, co to u na wykór? No całą taką medię z tymi bajuszkami. Przeca mogli wymyśleć coś niższego. Człowiek, co ja prawił? Ty rzekł, nie prawił, że nie lepszy by był gulasz z piwem. O jaki walca. To jest wołowina. Aram, jak ta twoja baba z tego wygłodą? Jo, nie miała nic złego na myśli. Mówi miny,
że z wołowego mięsa mają dziś o wszyscy strach. Dyć. No, żeś to nie myślała tak źle. Dyć moja i prawdę. Dyć dzisio wszyscy ludzie oszaleli z tej choroby szkolonych krów. To mi tak mów, dobrze o tym wiem. Lepsze wajca niż te szolone krowy. No to chyba. Szoloną krowę mieć duma, straczył o tym nie będę mówił. Nie, pormy i łóżka ich ladać. Mogła na nas poczekać aspoń Lucyna. Ta mówię tak otumaniona tym wrogom, że sama nie wie czy ją je. O, posłuchaj. Francek dytki prawił, że chodzą smażyć bajeczynę na hołdę. Ty. Tak idziemy. Można tam akurat będą. O, hej, ho, aż wolę by się szło. Hej, ho. Pójdzie już tu, panie. On przygotować talerze. Ja, ale hony, póki to jeszcze ciepłe. Chłopi, stołki. To stołki, leżę, stołki nosił. Wiecie, jak to jest z tym pożykawym, że wartki i ciepłe, no, coś mi targo. Nie wygląda prawie źle. Franka, gdybyś to na hołdzie smażył? Mi się tak zdarza, że na początek by trzeba było coś i powiedzieć, jeśli się nie myli. Wubec nie pletyżnić. Znowu przyczyn, drodzy nowożeńcy, aby wam to klapało. Już w loży klepie. Aby to fungowało. Ale czemu je tam przeca dzwonek? A tu już nie kapkę boczko, gdyśmy tu mamy przeca ciepłą wajeczynę. Dobrą. Super. Neszka, daj tu a i do majca, bo jak się głośno. Idzie, bo mi bułek nie miło. A dalej masz tam co? Ja tu widzę ma akurat skidany stół. A co to zrobił z tymi klotkami? To w domowych wieśniarowo? Wieśniarowo kukieta? Kto z tymi klotkami wywozł? No nie wiem! U nas to le pogry, june to jak nie da się zajmować. To mi muszą Neszka ktoś i zrobić na złość. Z tą bukietę, że przeca sum kupował. No, jedyny nie sum. Czyś już zapomniał, że była z tego? Ale no, stary, jasno, świadka, że ten bukiet był o wiele piękniejszy. No ja mu powiem, jedźcie, nie chcecie kupić rzeczy, bo ta wajcica jest strasznie dobra. Idzie to! Idzie to! Dobrą wajecinę. Serca, i kto się tam fur dobił do nas, nie wiesz? No
No i cię podziwiać, a nie rób sobie to. No ale żena kruta. Ja, jadą. Witu was tu na gościnie. Widzę, że wszystkim smakuje. Moje drobu, a nie synek. Każdy się tu dobrze czuje. Goście się tu dobrze mieli. Jedli, pili, a i śpiewali. Ale dziwne się mi zdowieszeli. A co bycie teraz dali? Co by było? Je porządek. Jeszcze spokój, bo wołądek, w jeden z gości nic nie czuję. Salmona? Proszę, proszę! Ty tu ma ty tu! Dwece! Ludzie, Jon! No nie wiem! Pierwszy uciek łodna z wrona. A ty ja tu ani nie widzę, a Jerkuniak! Bez tak by był najlepszy fernet na świecie! Bo mnie już tak jak się też dziwnie, żołądek gniecie! Myślę, że to też zaczyna. Czuję muszę z psami do dół. Nie wiedziesz, już może nie, coś się musiało zepsuć. Musi to być ważna sprawa, bo żołądek moja grzarna nigdy się nie musiał starać. Uciekajcie, moi złoci, uciekajcie bardzo szybko. Sama nie widzę na oczy. Dostała się krasną wieczorę. Co to jest za sumeria? To ci nasz ktoś i łotrył wszystkich? Pójdźcie tu do sipułkę. I bo to najlepsza wunia. Jakbych zapił mlekiem gruszkę. Pomoże mi Arekuniak. Rudek, koło cię Maryla. Jestem za nią, a i bez myski. Miałże mieć rozumu tela. Po co żeś szedł do konsumu? Widzisz, przyszła salmonella. Kancelowy papier! Nowej cały skórę maluje mi! Trzeba to wiarytowe! Na woroce są cielo!
chyba nie będę więcej. Na to pani Gajecina. Weźcie jeszcze nie widzieli. Z wami cała Karwina. Ludzie! Ludzie, dość tej bieganiny! Już dość! Pójdźcie, hap! Posiadajcie za stołami! Jotu mu młotoneszka, węgiel od biebuki! To teraz dowodź! Lecz tu mam milię pardu, nie miałbyś tu NDR-u? Posiadajcie za stołami. Wszyscy se umyjcie ręce. Teraz będzie drugi danik, jeśli trochę będzie życie. Wycierpcie tę bajeczynę! Wycierpcie ją do odpadku, gdyśmy przeca, nie są świnie. I Mario, choć tu była wiela smaków. Widzicie, to wspominali. Widzicie, to pamiętali. Wy nas, synie, aj wy nas, Ali. A co ty by my zaśpiewali, aby te jeszcze ocalić? Chcecie śpiewać tu bez imię? Zuza przeca mówiła imię. No, abyście wiedzieli, to nasze wieszeli, to wieszelice cię wymyślił, serce czek, my go tu widzieli. To jeżeli przecie wymyślił se przeczek, my go tu widzieli. A ja sam se wsadził, że przenosi tu baseń stolety kalendarz. To se nie dobra. Ty to fakt myślisz ważnie. Tak, dobre, no. Jogo pokradł, poczekaj. Stolety kalendarz. Ja będę słóweczku czytała po polsku, a ty to będziesz tłumaczył. Ano, ano, moja skomilowana. Koliba, koliba, Beskid nas przyzywa. Owieczki, owieczki, narodził się przesyp. Kolibo, kolibo. Beskid nas pozywa, owieczki, owieczki, nasyci nas wszystkie. No, dajmy tyłu. Głowo wypełniona kwiecistą nadzieją, szumiąca głowo, za siedmioma górami, za siedmioma rzekami, za siedmioma lasami, uwierzyłem słowu. Mlado bogata kwietnatą nadziei, nadzieje pełna hlawu. Za sedmero horami, za sedmero rzekami, uwierzył sem słowu. Koliba, koliba, w kopce się zadziwać, kozubowa siwa. Koliba, koliba, na kopce se dziwam, kozubowa sniwa. To ja chcę polecić do panią, bo nas weźmie za żon panią. Joto stejnie, joto stejnie, widzę Mańka tak, że i stoi tu podziękujemy i masz, że już się tam będę wykroczać. Teraz was do nas pozwiemy, do tej łumnej. Ja, aby se on zaś przypomnieć. Cóż, my przyjadymy do tej łumnej. Dawaj, czyn. I akt trzeci. Poprawki w Sałajce Łupińskiej. Mańka, ci powiem, to byś nie wierzyła, co zaś tu piszą z zakoniny. Ale ci powiem, to gans, ale gans taki plotkawy wokół.
Populi, ty ją się z tego gaz nerwowy. Co to populi? Ludzie złoci, ty ci nie prawiem, że popluli, ty ci prawiem w vox populi. A co tu jest? To ani tego nie wiesz, gdy te po łacinie głos ludu. A u nas dycki mówią głos ludu. To głos Boży. Podziwaj się, to jak u was tam kiedyś mówili, to ja nie wiem, ale tutaj se podziwaj, tu dziś opiszą o salmonelozie w Karwinej. To jest można o nas, nie? O nas! Moż ty ducha w głosie ludu, a o nas! Ty ludzie se tam w dycki piszą jedy o tych swoich kamratach. Tak, czy to kupujemy? Podziwaj się, przyzwyczajenio. Moi starzy to pobierali, tak ja też to bierę, nie? Tak, ciepli tego plotkorza, kaj do kuta, a trochę mi pomóż. Jezus Maria, czemu zaś plotkora? Czemu nie powiesz plotkorkę? Tę gazeta. Bo głos je rodzaj żeńskiego czy męskiego? No. Ty tym razem żeś mnie dostała. A mam ci co pomóc? Nie mówi się, co ci pomóc, ale czym ci pomóc? Ludzie złoci, ty z tymi rzeczami, ty się dziś ogorszą, jak są Daniel Kanubiec. Zrobimy królika na śmietnicy. No. Bo wajec już nie chcę ani widzieć. No, wajec, no. Tak, idzie od tej szopki, bo uszoka. No, z tym bym się i z tobą dziś zgodził. Idź kapie tymi gorkami, bo tu wszystko może być i to tu może mieć. Za tą naszą szopką leżołek tam ciotką, a teraz mnie strasznie gańba, jak się z nimi spotką. A teraz mnie strasznie gańba, jak się z nimi spotką. Gdybyś ty to tak śpiewał 20 roków w tym, to ty, a ich można żalić. Ale teraz psi głosy nie idą pod niebiosy. Ty, Mańka, se scenie nie myśli. Jo jeszcze nie ma żodno nula. Pamiętaj se, że tu jeszcze u nas jest Zuza Łyskula. Zuzka. A nie ścisko cię bluzka. Straciła tej karwy. Wiesz, to ci je taki pracowni tajemski, jakby powiedział w ramach. Jaja. A wie, że mają dość grejcarów. Wiesz, mnie się ci ta moja robota tak spodobała, że ci poniekiedy zapracuję, a i jako amatorka. Wiesz, że... Zuzka, pójdź za mną! Jaka idziesz ty? Za szopkę! Wspominać ciotkę! Zuzka, lecz od mojego chłopa! Co zaś ci o to idzie, co? Żeście się spamiętali z tej karwiny? A ty, Zuzka, ani nie mów!
Trzeba się ciągunem wyliczyć. Otóż bym musiała iść na marutkę. A kiedy by mi to w dzisiejszych czasach przepłacił? Naprawdę straszne czasy. Wokół same tunele. A co to mówisz? Tyle nie jeden tunel. Mosta. To jeszcze na słowioki. Boże, ducha! Teraz jest tunel pod każdą banką. Teraz raczej jeżdżę do Cieszyna, na Karwińsku. Każdy musi z czegoś i grzyć. Zusta. Ja, to się ci powie żyć. Ja ani nie wiesz, co daj do gęby. Człowiek już nie wie, co wrzuć do tej gęby. Była afera z mięsem. Tuszolune krowy. Bez ma i wieprzowina. Nie ma najlepsza. Fakt. Człowiek już nie wie, co wziąć do tej gęby. Ja tam wiem, kochaninko, ja wiem. Twój Zuza. Dziś ale przyjdą. To ci powiem. A kaszą ty twój? Ja, zabić królika. No widzisz, a skąd wiemy, co jemy? Żadne bruszki, żadne dodatki, żadne hormony. Proszę cię, ty mi o hormonach nic nie mów. A co? Czy jako gorszą, albo co? Ty nic. Pierwszo lepszo. Widzisz, Łupińsko, ja ci jest w tej dziedzinie taką prekursorką nowego stylu żywota. Rozumiesz mi? Mocni! A skąd masz to słowo prekursor? Na z roboty! Tak ci miło to powiedział jeden kurszak. No wiesz, ale muszę użyć, bo robota nie poczko. Dobry intro, orale! Siedzieliśmy furt w latrynie. Siema to, oni będzie sali całe ze zlaku. I w latrynie, a w wygodku. Zdanie z góra, to wygląda na kocura. Chcesz to znalazł popsuć chęci? Jak bez chęci coś i święcić? Teraz już wszyscy, ale gard, wszyscy w guncie. Zrobimy my go na śmietonce. Zrobi wszystko, co powiesz. Ale kaj są ci nasi tatowie? No, jest to asi wiec do zwelka. Co ty myślisz? No weselka. Ale nie chcisz mieć swatby inne? Stacila mnie ta w Karwinę. Ożywić się trzeba umieć. Uwidzisz to u nas w Łomnej. A jak będzie żynik klikać, łobędrze go jak królika. No, ano, mili brachu, ty a śmierdzesz nam nad strachu. No wiesz, bo jak się ktoś im trochę boi. Tycki sego lepszy doi. U nas o dojeniu nie może być ani rzeczy. No ty trzeście są po drugi ze sobą zebrani. No, co? Tak nas, Lucyno, nie musisz cyganić. Ty Bruno, z taką rzeczy nie kambiesz. To żeby nam myśleć. Dziecka, baby, a co ty nie ma żadnego głosu? Głos. To ja! Bez czarowania, a bez wszystkich cudów! Ja, broneczko. Łupiński ma jedyny ten głos ludu. Popodziwaj się, jako sprawny chłop! Mogę mieć aj zwrot. Myślisz o takim zwrocie ten ker ojt? No taki kerdojcze już się widzi. A już to tłumoczę.
piszą w tym zwrocie. Kaj by się obracał, powiedz jak rogulił. A jak się obróci ku zuzie łyskuli? Prawda, że nie pójdziesz, ty mój dobry tato. No iście, że nie pójdę, bo ty dziś jało złato. Jaki u mnie gwarał, ja szedł se woroczek między twarde wruny. Ja, to się tak mówi. Wiosnął też takiego jednego w sanatorce. A potem mu użaj, bo co nowice zaczęły przeszkodać. Pisywał listy na wszystkie strony, żeby to miały być sprawnie czapowice. Można miał na myśli tego naszego prezesa, nie? Byłego prezesa. Inżynierat Czapa. Na jego cześć gminek przemianować chciał. Tak, tu czy to ma, nie mogę się doczytać. To jest teraz prezesem kurnik Szopa. Akurat żeś mi przypomniał. Ja mu chowa stopa. Walarusowie też mają spóźnienie. Mańka, powiem ci, gadzie jak my tedy w tej karwinej. Czekają nas w bestach na banofie na autobus. No, bo teraz ubrali tyle tych połączeń, że tam człowiek musi czekać godzinami. Mój listeczek marnie ginie. Ty Marila, tam ma być mój wióneczek, nie? Ty Brunek, słyszałeś to jak ci mówił? No. Aby Brunkowi nie było smutno, tak już śpiewą listeczkę. No jo. Słyszy. Przez pioseczną cestę długo formalią nie jeżdżą. No wsiu są paradni chłopcy, do tańca nas zabiorą. No wsiu są paradni chłopcy, do tańca nas zabiorą. Halo? Kaj się to wiadę, co powiedziałam? Ach, nie. Pegas. Ludzka! Co to mąż? Pegasa czy Aurota? Gdzie ty wolałaś? To je Hela. Czekasz do mówi. Wiesz, mi o tych Helek wiela. Ludzka! Chodzi z tej szumitki przyjdzie? Ludzka, ty coś pochodzą pieszo. Chcę do mówić, poczekaj. Baby, ruszaj mysę. Czy się mało wyruszano? Gość Broneczku, ale za chwilę przyjadą gościa, my tu fortańcujemy jak na dyskotece. A jeszcze się na dolka piecze? Baby! No. Do dorte mi zachrońcie! Cicho by! Jakby tam miał swoją główkę! Ty bądź cicho, masz cukrowkę! Pacie starość, ty chce pichnę mi inzulinówkę, nie? Jeszcze się okropić musi. Aj siedzą ty walarusy! Nie pijcie, chłopitela tej wódki. Ej no parstek, chodź malutki. Co masz z takiego wiesiela? No co, minęła mnie salmonella. A to cię cieszy? Genetela? Maryla, co se mu w żywocie schylać? Tyć mnie cieszysz, aj ty. Maryla, jesteście si, że gdyni prawdu? Syna, pierwszy pokaj, bo ci go tłoszku nie puszczę. Jak już go? Hej, chłopca, bo go lubię. No, a rzeknij wszem, żeby masz rana.
Najbliższego kamarada. Teraz to są karmi Powiem, przyszli skoro dziady gaz w nocy. Witaj, czaru, lubi szoki. Na prani już, poroki. Moje siecie ze sebą wajs. Masz ty rozum, moja sporo. Fajnie, że jeszcze byli tak długo. Czy nie macie gańby końska? Nie, ja mam wiele przyjaciół, że? Prawie tak grubo. Stawiliśmy się dobrą skupę. Dobrą skupę. I teraz powiedzcie, kaście telowi! To nie było dla nas miłe. No, wiecie co? My byli na pile. Nagniewać się, ten człowiek. No, my tam musieli kapeczkę czekać, no. Ale tak mi już powiedzcie, jakaście byli. A już meka. A no się tu serce kraje. My tyśmy przyszli, że bez walec. Goście moi, goście mili, goście nas tym ucieszy. Mogę obiecać. Bo mi serca. No, to tak, teraz już rób przewoźcie, no. Gdyż wyście są duma, my są goście, nic. To już wam powiem, teraz witajcie w dziedzinie. A powiem wam teraz, nie do krzyża, że mogę my zacznieć gościnę. Tak. Weźmy się tu do nich. A gdy pak ty ptaczku w nisko masz? Mi z tym rucakiem połączeniu, a chyba nie zerwa ze siebie. Jest! Jeszcze jedno na górę. Co z nich? Na myśli, że jeszcze będę poradzić. Powiedz mi, jaki by to było wieselisko bez tańcowania? Ty to nie masz żonek, wiecieli inne poprawki, a czy ty jeszcze poradzisz tańcować? A wy tu macie w górach? Takie piękne tańce. Zatańcować chcę. Mogimy, jeśli będzie się poradzić. Moja rzecz. Tak tańcujemy wszyscy. Tak, to musimy dać tu na... A tam szybnimy to. Wy to szybujecie, a my to szybujemy. Shake it! 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 Shake it
Do pola! Panie, pójdźcie tańcować! A zasiali górale owiec, owiec, od końca do końca tam jest, zasiali górale żydą, żydą, od końca do końca wszystko, wszystko. Odruszać kości niezdrowe, zaśpiewać se było dobre, tańcują tańce ludowe, teraz tu na Mylikowie. Takie tańce jako kiejsi tańczyli nasi przodkowie. Bawią się tu na świecy, wieselisko w Mylikowie! Jak zabawa, szorbona! Piękno je ludowo nuta. Choć to nie ma moja sprawa, mogę dobę brrrr, czord woruta. Dobrzy ludzie, muszę z tym coś zmienić. A co gdyby tak blisko piekło placki? Piekło placki. Jak ony. Ja teda jedy przechodzim. Gdy si se mnęż mezi wrany. Będziesz robić tany, tany. Ludzie moi złoty, to tu miało być przedstawieni. A oni się do tańca wzięli. A czy my tu wdycki musimy tańcować po podle jaksiego naszego prezesa? Niech tancuje na ludowo. A co by ją nie tancował? Tu jest zaczarowane koło. Ale ja nie mam kogo przytulać. Kaj się straciła łyskula. To cię w kącie. Tańcuj, diopli bałamuncie. Nie chcę cię znać, chodź do mnie, rączki mi daj, prawą mi daj, lewą mi daj, i już się na mnie nie baj, prawą mi daj, lewą mi daj, i już się na mnie nie baj. Nie chcę cię znać. Chodź do mnie, rączki mi daj, prawą mi daj, lewą mi daj.